Neymar jest piłkarzem, który może mówić w ostatnim czasie o bardzo dużym pechu. Oprócz licznych urazów i przerw od grania w piłkę nożną, Brazylijczyk nie czuje się dobrze w Paryżu. Do Neymara przyległa również łatka piłkarza, który niemal na każdym kroku symuluje przy nawet najmniejszym kontakcie z rywalem. Jednak czy zastanawialiście się, jaki jest tego powód? W dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Neymar symuluje. Zapraszam do oglądania. Pamiętacie Mistrzostwa Świata w 2018 roku? To wtedy zaistniał tarzający się bez końca Neymar. To wtedy na dobre przylgnęła do niego łatka największego symulanta na świecie. Powstały na ten temat liczne memy, takie jak ten zatytułowany jako pozycję wiodze. Nie wspominając już o kompilacjach wideo, takich jak ta. Jednak czy Neymar ma jakieś uzasadnienie w swoich działaniach? Piłkarz PSG wyjaśnił swoje postępowanie w rozmowie ze swoim rodakiem Ronaldo Luisem Nazario de Limą. Emerytowany piłkarz zaczął rozmowę z 27-latkiem w następujący sposób. Twój styl gry określany był wielokrotnie jako kontrowersyjny. Rozmawiałem z twoim ojcem, który stwierdził, że robisz to, by nie nabawić się urazów. Dodał też, że zawsze byłeś szczuplejszy od pozostałych piłkarzy, dlatego najlepszym sposobem obrony był upadek na murawę. Ludzie mogą mówić, co chcą. Neymar przyznał rację swojemu rodakowi, mówiąc: gdybym tego nie robił, jeszcze częściej kończyłbym mecze z kontuzjami. Musisz się jakoś bronić, nikt nie zrobi tego za ciebie. Neymar jest piłkarzem, który uwielbia dribbling i pojedynki 1-1, często doprowadzając swoich rywali do frustracji. W związku z tym przeciwnicy odgryzają się na nim w sposób nieprzepisowy. Tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że Neymar swoim stylem gry sam stwarza sobie ryzyko. Przez kontuzję w ostatnim czasie omijają go niemal najważniejsze mecze w karierze. Półfinał Mistrzostw Świata w Brazylii czy fazy play-off Champions League. Takie spotkania można wymieniać bez końca. Z jednej strony ciężko jest zrozumieć postawę Brazylijczyka, przecież piłkarz takiej klasy powinien dawać sobie radę z agresją na boisku ze strony rywali. Z drugiej jednak strony warunki fizyczne Neymara na to nie pozwalają, a symulacje są jego jedyną bronią w walce przeciwko boiskowej agresji. Każdy piłkarz jest człowiekiem i najważniejsze dla niego jest przede wszystkim własne zdrowie. Z drugiej jednak strony styl gry Neymara prowokuje takie zachowania ze strony piłkarzy nie uważających na zdrowie przeciwnika. Sam Brazylijczyk wielokrotnie podkreślał to, że Ligę jest ligą bardziej fizyczną niż hiszpańska La Liga. Jest to jeden z powodów częstszych kontuzji piłkarza. Nie pozostaje nam nic innego jak życzyć zdrowia i powodzenia Brazylijczykowi w dalszej karierze. A my zamiast naśmiewać się z Neymara, pomyślmy czasami, jak bezwzględnie i bezpardonowo jest traktowany przez swoich rywali. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.